Cześć kochani, jest bardzo upalny dzień i cały czas chce się pić. W zeszłym roku długo się zastanawiałam, co kupić i w czym dawać dzieciom picie. Bo one to najchętniej by poszły oczywiście do supermarketu i nakupowały wszystkich możliwych soczków, które tam są. No a wiemy, że skład tych soczków jest bardzo różny. I najlepiej by było jednak wykorzystać albo własne soki, albo kupować dzieciom po prostu wodę. I dzisiaj chcę Wam pokazać bidony. To nie będzie reklama, więc powiem Wam i o plusach, i o minusach. To będzie prawdziwa recenzja zdrowych bidonów. Nie wiem, czy uda mi się je wszystkie Wam pokazać jednocześnie. O, to jest nasz zestaw rodzinny. Każdy ma swój. Najpierw zacznę Wam pokażę od mojego. Mój jest taki o ssówkami. Tutaj mamy drugi, to jest róży, o, z taką dziewczynką, taki ma Lili, a taki jest Grześka. Na rynku było mnóstwo bidonów. Ja nie wiedziałam w ogóle, który mam wybrać, bo takich jest teraz dużo. Jest taka moda na te bidony i możemy mieć albo szklane, metalowe, plastikowe, no, rodzajów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Te bidony są z tworzywa takiego medycznego, więc nie zawierają w swoim składzie żadnych toksyn, dlatego może to się nazywa zdrowy bidon. Bidony składają się z trzech części. Mamy butelkę, która jest, zobaczcie, jest bardzo tutaj szeroka, więc nie ma problemu, żeby wsadzić rękę, żeby umyć. Co też jest dosyć ważne, że nie ma problemu z czyszczeniem tego. Do tego mamy taką oto część, ja Wam tutaj pokażę bliżej do kamery, z takim zatyczkiem, z takim korkiem. Ten korek można, jak się go zakręci, tu jest możliwość zamknięcia, takiego bardzo, bardzo szczelnego zamknięcia i naprawdę tutaj się nic Wam nie rozleje. Przy trójce dzieci ja naprawdę już to przetestowałam we wszystkie możliwe strony. I do tego mamy jeszcze takie coś do zamykania tego wszystkiego od góry. To nie jest konieczne. Jakby w takim zestawie podstawowym możemy kupić bez tego. To, co jest teraz najfajniejszą rzeczą dla naszych dzieci, to jest to, że możemy wybierać te bidony, bo tych bidonów jest cała gama, jeśli chodzi o właśnie grafikę. I zobaczcie, że nasze bidony, każdy jest inny, więc też nie ma problemu, że na przykład dzieci będą piły z cudzego bidonu, bo każdy ma swoją odrębną, zobaczcie, te są takie typowe dla dzieci z jakimiś wzorkami. Natomiast z roku na rok oni mają nowe te kolekcje, te wzory, więc można je dobierać do woli. I teraz możemy dobierać oddzielnie to i oddzielnie to i oddzielnie to. Więc w zależności od tego, co chcemy, jakie nam się kolory podobają, możemy stworzyć sobie zupełnie nowy bidon. Dodatkowo te części tutaj, znaczy, bo tę część całą możemy spokojnie przykręcić, na przykład tu, zaraz Wam pokażę. O, możemy to wyjąć i tutaj z powrotem przykręcić. Jak również, o i zobaczcie, już jest inny zupełnie ten bidon, tak? Ma zupełnie inny już styl. I możemy też nie korzystać z tego, no ale to przy dzieciach to ja uważam, że nie ma w ogóle takiej opcji, bo co chwilę taki bidon może gdzieś tam lecieć na podłogę, więc to, że są te zatyczki, to jest bardzo, bardzo wygodne. Natomiast jeśli cokolwiek się nam zniszczy, zgubi, nie wiem, coś tam się zepsuje, to nie musimy kupować nowego bidonu, co też jest bardzo, no po prostu takie ekonomiczne, tylko kupujemy na przykład sobie taką część. I, no i to jest bardzo, bardzo fajne. Ale żeby nie było tak różowo, to opowiem Wam teraz, co jest niefajne. Pierwsza rzecz, która jest niefajna, rozmiar tego bidonu. Najmniejszy to jest pół litra.
I powiem Wam, że ciężko jest dziecku, jeśli weźmiemy pół litra, to na przykład dla takiej, dla takiego dwuletniego dziecka to jest naprawdę dosyć ciężkie. Znaczy, oczywiście możemy tutaj wlać trochę mniej, ale i tak ten gabaryt, to, że to jest takie szerokie, to jest średnio wygodne dla dziecka. To jest lepsze dla dzieci 3-latka wzwyż, więc jeśli właśnie szukacie czegoś na rozpoczęcie roku szkolnego, no to jak najbardziej już to się nadaje, czy do przedszkola, tak jak właśnie dzieci noszą picie, to mi się wydaje, że to jest bardzo dobre. Co jeszcze jest niefajne? Niefajne są te dzióbki, bo po pierwsze, żeby to otworzyć, to tak naprawdę najlepiej by było zrobić to z zębami. I w większości przypadków tak to się otwiera. Oczywiście można też ręką, ale z reguły nikomu się, krótko mówiąc, nie chce i robi to zębami. I teraz tak jak my dorośli zrobimy to tak, że nic się z tym nie dzieje, tak pokażę Wam, jak wygląda na przykład niewymieniany bidon Lilii. Tutaj do kamery Wam przybliżę, jak to wygląda. To jest przed zmianą, specjalnie zostawiłam Wam właśnie takie obgryzione. I no i to trzeba wymieniać. To trzeba co jakiś czas wymieniać. To są groszowe sprawy. No, ale przydałoby się, żeby to wymienić. Natomiast jeśli chodzi o zepsucie się tego, to, no to tutaj zaczyna się troszeczkę to po 2 latach zdzierać, no ale to przy dzieciach, które ciągle, codziennie z tego korzystają, to mi się wydaje, że i tak nie jest źle. Z tego co pamiętam, ale nie jestem pewna, bo może to zależeć od firmy, z której zamawiacie, ja dostałam jakby jeden w zapasie, taki korek. Co tutaj jeszcze z takich negatywnych rzeczy, co mogę Wam powiedzieć, to jeśli chodzi jeszcze o gabaryt, to faktycznie no ciężko się to gdzieś transportuje. Znaczy to się na pewno nie nadaje do typowej kobiecej torebki, takiej malutkiej. No to na pewno nie. Uwaga, można do tego wlewać w niej ciepłe napoje, bo możemy sobie zimą dokupić do tego taki termiczny, taki worek. Z tym, że ja tego nie kupowałam, bo mimo, że sam bidon jest w dosyć przystępnej cenie, jak na w ogóle bidony na rynku, to ta termiczna torba, nie wiem jak teraz, ale jak ja kupowałam, to kosztowała praktycznie tyle samo, co ten bidon. Nie testowałam tej torby, nie wiem jak długo ona tam trzyma. Natomiast jeśli chodzi o ten gabaryt, to naprawdę nie ma problemu z myciem. I to jest bardzo, bardzo fajne. Z tymi takimi też nie ma problemu, że tu nie ma takich jakichś rurek, które się bardzo ciężko czyści. Tutaj te rzeczy rozkręca się błyskawicznie, można to wszystko wyparzyć, można to wsadzić do zmywarki, więc czyszczenie tego jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Podsumowując, mam porównanie co do poprzednich jakichś innych bidonów, z których korzystaliśmy i które bardzo szybko odrzuciłam. Natomiast z tym już funkcjonujemy na co dzień, to się u nas sprawdza, dlatego dzisiaj ten odcinek. Jeśli macie do polecenia jakieś fajne bidony, albo korzystaliście z tego bidonu, to piszcie w komentarzach i widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa, pa!